Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Marcin, kanał Motokawa. Witam Was bardzo serdecznie w nowym sezonie 2024. W końcu rozmawiam. Nowa kamerka, nowe mikro. Mam nadzieję, że w tym przypadku i tym razem już na amen wszystko będzie dobrze. Nowa kamerka DJI Osmo Action 4. Także powiem Wam, naprawdę póki co jestem z niej bardzo zadowolony. Nagrywam obecnie w klatkarzu 4K 60 klatek na sekundę. No, sami zobaczycie, sami ocenicie, już jakiś filmik oczywiście na kanał wpadł. Ale cały czas się bawię i dążę do lepszego obrazu. A kamera DJI Osmo 4 daje takie właśnie możliwości, że mam nadzieję, że ten obraz, jak i kolory, ta głębia tego wszystkiego będzie w jak najlepszym porządku. Moto w sezonie 2024 przeszło lekkie kosmetyczne zmiany. Mianowicie wpadły gripy barakudy z osłonami, jak również nowe klameczki dłuższe, przedłużane z uwagi na moje dłuższe palce. Jak najbardziej spełniają swoją rolę. Ponadto moto przeszedł remoncik, w sensie takim, że jest nowy rozrząd. Mój mechanik Łukasz znowu spisał się dzielnie na medal. Wszystko cyka jak w zegarku. Wszystko potwierdzone, że z silnikiem jest wszystko ok. No i co? No i śmigamy, słuchajcie. Robimy kilometry. Bawimy się w tym nowym sezonie 2024. No a w związku z tym, że mamy praktycznie połowę maja, 16 maj. Pogoda w miarę fajna, jutro właśnie coś już mówili, że ma się pogorszyć, dlatego dzisiaj wykorzystujemy. Akurat dzisiaj jadę sam, żonka niestety w pracy. Część znajomych ze Suchej też nie dała rady się dzisiaj spotkać. Ale za to spisałem się z Bartkiem z Rabki. I śmigam w kierunku niego, żeby się z nim spotkać i zobaczyć. W sezonie 2024 jeszcze wpadł nowy kask. Wpadł nowy kask Schubert S3. Tak postanowiłem, sprzedałem swój wymarzony w sumie pierwszy kask HJC RPHA 11 Venom. Sprzedałem go tylko, słuchajcie, z uwagi na to, że nie chce mi się bawić w przekładanie tych szybek. Szybka ciemna, fajna, oczywiście wszystko fajnie, ale słuchajcie, robił się zmrok, trzeba było stanąć, trzeba było tą szybkę zmienić. Nie chciało mi się już pomału w to bawić. A tutaj w kasku Schubert S3 mam blendę ciemną, opuszczaną. Kask jest też mocno wentylowany, może nie aż tak bardzo jak w HJC, ale powiem Wam, tak robi robotę. Czuję się fajnie, komfortowo, czuję przewiew na głowie, także jest ok. Jestem w pełni zadowolony z tego wyboru. Troszkę się martwiłem, jak zamontuję kamerkę tą nową, bo pod kask Schubert nie ma dedykowanego mocowania. Ale moja mądragówka zadziałała i pokombinowałem. Fajny uchwycik dobrałem i powiem Wam szczerze, że dobrałem go wizualnie, praktycznie bez konsultacji ze sprzedającym. Tak podejrzewałem, że wyglądem będzie pasował. Kurczę, powiem Wam, przymierzyłem klej Sugru, śmiga, trzyma, kurczę, tak fajnie. No i fajnie wygląda. Może wrzucę Wam
tutaj zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda. A dzisiaj, tak jak wspominałem wcześniej, jadę spotkać się z Bartkiem. No i śmigamy dzisiaj w kierunku Podhala. Plan jest dzisiaj na Zakopane, no bo słuchajcie, jest coś w tych górach, że ciągnie jak magnes. Dlatego jedziemy na Zakopane. Góra Osielska, górki widać, a coś tam widać, a szału nie ma. Tak jak mówię, jutro już pogody ma nie być, dzisiaj się już chmurzy. No ale co zrobić? Jedziemy, wykorzystujemy. No i moi mili, dogoniliśmy Bartka, który mi pokazywał, żeby jechać. A my co? Słuchajcie, wjeżdżamy na teren Rabki. Już praktycznie zawsze, gdy tu wjeżdżam, to już czuję ten podhalański fajny klimat. Dlatego za chwilkę widzimy się z Bartkiem i śmigamy razem w kierunku Podhala. No i jest i Bartek, dołączył Bartek. Szybkie tankowanie na CPN-ie. I śmigamy dalej. A bo ty nie masz tego. Mam, będzie cię słychać. Tak. Całkiem inny patent zrobiłem, także wszystko jest elegancko. Będzie cię słychać. No to bardzo fajnie, że działa. Filmach, także luks. Ja się szybko tylko muszę zatankować, bo żeśmy wyjeździli i jedziemy dalej. Dokładnie. Gdzie jedziemy w ogóle? Chciałeś przez Dzianisz jechać, tak? Czyli co, plan na Dzianisz, plan na Gubołówkę. No, myślę, że no, będzie ładniej widać góry od tej strony na teraz. Na Zabor nie jedziemy. Na ten, no to jak zawsze jedziemy na Rabę tu od góry. No. Na Rabę od góry i później ten, no i później. I później na dół, wiesz, do Raby, no i później na ten, kurde. No i bardzo ładnie. Plan jest dobry. No, a jak będziemy na Gubałówce, to pewnie później skocznia, a jak będziemy pod skocznią, zobaczymy ile mamy. Dokładnie, ja myślę, że pod skocznią jak będziemy, to jakieś piwko szybkie machniemy. Zero oczywiście. Tak, dokładnie. Zresztą zobaczymy, wszystko będziemy realizować na bieżąco. Wszystko w planie. Czy co, ja prowadzę? Oczywiście, jak zawsze. Kurde, ja nie lubię prowadzić. Ja tam nie lubisz. Powiem ci, że ta droga tutaj, ta stara, jest zarąbista. Dlatego my lubimy na przykład na Kraków, jak lecimy, no. to lubimy sobie jeździć starą Zakopianką. Kurde, zarąbiście, cisza, spokój. Brać, no. Tylko starą Zakopianką. Znaczy ja też jestem tego zdania, że trasy na motor to właśnie bez dwóch pasów. To wiadomo, jak trzeba, to się podgoni tam, ale taki krótki odcinek, bo to nie ma w ogóle żadnego fanu z jazdy. Tak, ja teraz też jak mam jechać, to dzisiaj wiadomo się przejechać, ale jak mam w niedzielę jechać tu na Podhale, czy na Zakopane, czy coś, to ja już dosłownie tu żyję. Mi się kurde do mnie. No słuchaj, ty tu walisz te trasy non stop praktycznie, te góry. 3 lata. No. 3 lata i tak samo. I w to samo miejsce jeździ, to już nie. No wiadomo. A mnie znowu póki co ciągnie w te góry jakoś, jak magnes mnie tutaj przyciąga. Ty się fajnie
No bo tu się fajnie jeździ, no właśnie. I jest tu fajna jazda, bo no, tak jak teraz te wypady. Dokładnie. Opel grzeje. Się zagrzał. Także moi mili drodzy widzowie, śmigamy w kierunku Zakopanego. Oj, patrz. Zobaczył w nawigację? Patrz, no oczywiście, no a co ty myślisz? Pokazuje mi. Co, że stoją? Że stoją, no, drugą. No mi nic nie pokazuje. Nie pokazuje. Co ty gadasz? Janek mi się zepsuł? Niemożliwe. Nie pokazuje. Niemożliwe. A tak mi się wydawało, że ten drugi. Może skoczył na dziurze. Nie, pokazuje Janek. Jest na drodze, mi się pokazał. Akurat widziałeś, że zajęci byli sprzątaniem. Sprzątaniem samochodu. Ach, dzisiaj górki będzie fajnie. No, fajnie. No i gubołóweczka. Ostatnio z Małgorzatą wjechaliśmy na Gubołówkę. Tam? Oczywiście, no. Ale ładnie dzisiaj góry widać. Dzisiaj pięknie widać. Czasami nie, tutaj zasłania ten dom. Kolejka nie chodzi. Nie, no bo ona w lecie nie chodzi. Jak nie ma sezonu, to ja sobie tu zawsze staję, już mam. No to staniemy, pstrykniemy fotkę. Tak, Bartek coś tam nagrywa na relację. Natomiast zobaczcie, w takich okolicznościach i w takich warunkach tutaj dzisiaj sobie przyjechaliśmy. Przefajnie dzisiaj to wszystko widać. O, jeszcze bym spadł do kanału. A, świetnie, naprawdę. Zaraz śmigamy na dół. Niziutko. Słuchajcie, niziutko albo w sumie wysoko, tylko nam się wydaje, że tak nisko. Jak zwykle, widzisz, ty nie włączasz, a ja zaś przeciągam dłużej. A ty nie włączasz. Przed tym jak żebym nagrywał wstęp, to żeś jechał z kierunkiem. No standardowo. Nic nowego. No i na następnych światłach weźmy te. Na następnych w prawo. No, a teraz pojedziemy prosto. Ale dziewczyna na adventurze, proszę. KTT. Znaczy ja to w ogóle na luzie jadę. Tu jest z górki, Bartek.
Siedzisz sobie na luzie, na spokojnie. Na spokojnie. Czekaj, bo ja sobie coś nagram jeszcze. Nagraj sobie. Voilà. Rysnął? Działa i musi działać. Rysnął, jak Marcin powiedział. Rysnął. Marcin, gdzie też jest? Widzę cię. Chodź, chodź, masz to miejsce. No to co, startujemy, panie? Startujemy. Cofamy się. Opuszczamy Wielką Krokiew i śmigamy troszkę inną traską w kierunku Nowego Targu i potem już prosto do domu. Niestety czas nas dzisiaj na więcej nie puści. Ja włączyłem kamerę, Marcin zaczął gadać, więc stwierdzę, że wyjazd z Zakopanego z Podkrowki przedstawiam Marcin. No tak, tu mamy basen, faktycznie. Zakopiański. O, tu jest hotel Dafne, tak, dokładnie. To już wiem, gdzie my są. Kebab u Pajdy też, słuchaj, jest. No tak, PKP. Tutaj autobusy, PKS-y. Mieszanka bogata tam jest. O, 9,8 chłopie. Mhm. O, teraz ciutko. O, dziedziuś śpi. Oglądałem filmik ostatnio, gdzieś był na YouTubie na shortach dany. No. Zjechał gościu i mu pokazał, wiesz, paluszkiem cicho. No, cicho. Cichutko trzeba, przy dzieciaczkach trzeba cichutko.
czego chcieć więcej, drodzy widzowie. Ja cały czas kręciłem, Bartek mówił, nic dodać, nic ująć. Bartek zaraz skręca do siebie do domku, ja jadę w kierunku Suchej, więc ja coś jeszcze nagram. Myślę, że Osielska Góra, jeszcze zachód słońca nas tam ładnie złapie, także za chwilę się widzimy. No to podjedź jeszcze na pałeczkę. 100 km na godzinę. Jadę. Do zobaczenia. No, dzięki Bartuś, będziemy w kontakcie. Również, no. Jesteśmy w kontakcie. No i czyż nie fajnie o takiej porze zachodu słońca wracać na moto. Przepiękna aura, fajna wycieczka dzisiaj. Taka troszkę krótka, bo wiadomo, że po terenie, ale jak się nie ma czasu na jazdy, wykorzystuje się to, co jest. Dlatego dzisiaj się udało wyjechać. Jutro już ma być pochmurno, także fajnie, że w ogóle wyjechaliśmy dzisiaj. A jeszcze za chwilę widzimy się na Osielskiej Górze, bo na pewno tam zachód jeszcze będzie bardzo fajny. No i piękny zachód nad Górą Osielską z tej perspektywy powrotu do domu. No fajnie to wygląda. No i zbliżamy się powolutku do swojej Beskidzkiej. Ja dziękuję bardzo za oglądanie. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Dziękuję. Trzymajcie się, pozdro.